Cześć. Giętarka, czyli niewątpliwie podstawowy element serwisanta urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Kilka tygodni temu dodaliśmy na naszym kanale krótki filmik zapowiadający, że opiszemy Wam dokładnie giętarkę akumulatorową Value model VTB22L. Jeżeli nadal jesteś zainteresowany tym materiałem, rozsiądź się wygodnie i zaraz wszystko szczegółowo Ci przedstawię. Jak wiecie, giętarka to nie tylko podstawowe urządzenie, ale również urządzenie obowiązkowe. Mówiąc obowiązkowe, mam na myśli to, że ustawa F-gazowa nakłada na serwisanta obowiązek posiadania właśnie giętarki do wyginania rur miedzianych. A jeśli już coś musicie posiadać, to dobrze, żeby to był produkt wysokiej jakości, żebyście mogli z niego korzystać, a nie tylko, żeby mógł leżeć w samochodzie czy w warsztacie, po to, żeby tylko był. Niewątpliwie takim produktem, który warto polecić, jest nowość na rynku, czyli akumulatorowa giętarka Value model VTB22L. Jak działa taka giętarka? Zaraz Wam to dokładnie pokażę na przykładzie. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji o danych technicznych, nie będę ich teraz przedstawiał, odsyłam do linku, który jest w opisie. Tam szczegółowo dowiecie się wszystkie wymiary, wagę urządzenia i no, co chcecie wiedzieć. Jest tam również napisane, co wchodzi w skład zestawu. Ja powiem tylko tyle, bo to jest najczęstsze pytanie, że giętarka wygina rury miękkie, miedziane o średnicy od 1/4 do 7/8 cala, czyli wszystkie te najbardziej popularne, chociażby w klimatyzacji. Dobrze, przejdźmy w takim razie do działania tego urządzenia. Urządzenie jest lekkie, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. W zestawie posiada oczywiście akumulator. Umieścimy sobie już akumulator w odpowiednim miejscu. Uruchomimy urządzenie. Widzimy tu również stan naładowania akumulatora. Mamy akumulator naładowany w 100%, także tutaj nie ma obaw. Zaraz możemy przystąpić do pracy. Będę Wam pokazywał gięcie na przykładzie rury 1/2. Mam tutaj odcinek już z ściągniętą izolacją. I co robimy, żeby wygiąć konkretny rozmiar? W tym elemencie, to jest bardzo ważne, mamy rozpisane wszystkie rozmiary. Jak widzicie, rozmiar 1/2 jest w środku. Może się to na początku wydawać kłopotliwe, ale zapewniam Was, że po 2-3 użyciach nawet nie będziecie na to zwracać uwagi, tylko automatycznie już sobie będziecie to sami ustawiać. I widzimy, że rozmiar 1/2 cala, pół cala, jest na środkowym położeniu. Te dwa boczne elementy musimy odkręcić i doprowadzić do tego, żeby właśnie znalazły się na tym środkowym położeniu. Od razu to poczujecie, dlatego że ten element tutaj wskoczy w taką zapadkę i to samo robimy tutaj. Jest to niezbędne, aby ten promień gięcia był prawidłowy. Jeśli ustawicie to na złym rozmiarze, wtedy nie wygniecie rury na 90 stopni, tylko rura będzie wygięta pod innym kątem. Jeśli ustawimy to już prawidłowo, dokręcamy te dwa elementy i następnie te elementy ustawiamy tak, aby rozmiar 1/2 był w stronę gięcia. Czyli widzimy, tu mamy pół cala i tu mamy pół cala. I następnie element możemy zamontować na giętarce. Kolejna sprawa to zamocowanie odpowiedniej podkowy i montujemy go w ten sposób. Tutaj jest prosta sprawa, wystarczy go założyć, on tam wskakuje, robi taki klik i to już trzyma nam się na odpowiednim miejscu. I w tym momencie giętarka jest już gotowa do pracy. Możemy przystąpić do gięcia rury. Zakładamy sobie rurę właśnie pod rozmiar 1/2. Dojeżdżamy tutaj na spokojnie, żeby być pewnym, że wszystko nam wskoczyło w odpowiednie miejsce. I jeśli jesteśmy już w tym położeniu, to jedyne co musimy zrobić, to tym przyciskiem nacisnąć. I jak widzicie, po wygięciu do 90 stopni
Giętarka sama nam się zatrzymuje. Jedyne co musimy zrobić, to wrócić nią z powrotem. Tu jeszcze dodam, że macie informację, kiedy rura jest wygięta tak, jak być powinna. Rurę mamy wygiętą, wracamy w takim razie giętarką do punktu wyjścia. I proszę zobaczyć. Rura w żaden sposób nie jest wypłaszczona. Mamy pewność, że nie powstały jakieś dodatkowe naprężenia. Nie ma ryzyka, że coś nam pęknie. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że giętarka zrobiła swoją robotę. Jak widzieliście, w bardzo łatwy i szybki sposób, co na pewno ułatwia nam codzienną pracę. Jak widzieliście, w prezentowanym materiale zakup odpowiedniej jakości narzędzi zdecydowanie ułatwi Wam pracę. Dlatego nie zwlekaj, tylko odwiedź nasz sklep coolmarket.pl i dokonaj dobrego wyboru. A Wam przypomnę jeszcze, że my jako Coolmarket jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem narzędzi serwisowych producenta Value i kupując w naszym sklepie te produkty, masz pewność, że narzędzia pochodzą z oficjalnej dystrybucji, objęte są serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym z bardzo łatwym dostępem do części zamiennych i co bardzo ważne, posiadają 2-letnią gwarancję.